Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Wola Pana Stworzyciela. Wola Pana Stworzyciela w stworzeniu płynie. Ciągle wszystko podtrzymuje. Wyżej tak się dzieje. Dalej w praduchowym wszystko się manifestuje i przez poziom duchowy, duchowo istotny, wielkiej materii całość się przejawia. Obecnie światło na ziemi przybywa osobiście we mnie części Pana Stworzyciela zanurzone. Pan w miłości i prawdzie poprzez mnie Jezusa Chrystusa na ziemi działa. Ziemskie ciało rozżarzam, aż światło na wszystkich spadnie i swoim wielkim ciśnieniem wymusi Pana prawo tu w krainie cieni. Bez możliwości zmiany mnie części Pana Stworzyciela na ziemi przez ludzi. Ja ciągle się przeobrażam, chociaż bywa to dłużej, lecz ciągle się wydarza. Woli Pana Stworzyciela, Pani Immanuel na ziemi, wielu duchowo słuchało, lecz mniej liczni poszli za słowem Pana. Nawet silni próbowali i się zabrali. Ich życie duchowe zmieniło się na gorsze. Jasne światło woli Pana Stworzyciela wszystko, jak jest, ukazało. Ludzie zwariowali. Sami wzajemnie się w wojnach eliminowali. Dziś mówią, że bez wiedzy, dlaczego tak się działo. I powtarzają wojenne operacje. Pan w miłości duchowej kolejną szansę ludziom na ziemi daje. Lecz oni nawet objawienia rozumowo tłumaczą. Chociaż płyną one z poziomów duchowych do ducha. Po raz kolejny bez posłuchu. I nawet gdy zdrowieją, to od służby Panu Stworzycielowi się oddalają i praw bez dociekania w życie mało wprowadzają. Tylko przy odbiorach z siebie ducha korzystają, a potem w życiu rozumowi ziemskiemu, czyli ciemnościom, podlegają. Kościół ich świętymi ogłasza i w ten sposób wszystko w ciemności się stacza. Ludzie dalecy są od wyciągania wniosków z objawień im podawanych i przyjmują przez Kościół informację zdeformowaną, tak aby one znowu służyły Lucyferowi, który przez rozum ludzkimi duchami manipulował. Wielu przyciągało ciemne nurty codziennie przez przydawanie długim rozmyślaniom nad duchowymi procesami, które są bez pojmowania, bo są innego gatunku. A tego rozum bez przetworzenia. Dlatego interpretując, w ciemności wchodzi. Rozum jedynie, co może zrobić, to tylko to zarejestrować i poprzez uczucie dotrzeć z objawieniem do drugiego, którego może kochać i przez miłość fizyczną nie, a miłość duchową. I wtedy duch na ziemi się realizuje, a ciało jest tylko jego narzędziem. W prosty sposób można zobaczyć, po ruchach każdego ciała i jego wyglądzie, jak on duch w gęstej materii się przejawia. Ci, co z siebie ducha bez czerpania, bo rozum im przeszkadza, ściągają siebie i innych. Rozmowa ich zawsze ziemskiego dotyczy, czyli dawnego królestwa ciemności. Już o sobie duchu zapomnieli. Rozmyślaniem, słowem i czynami tworzą sobie ciemne bramy, do których zbliżają się każdego dnia. W nich duchowego życia brak, to starcy, nawet gdy mają po 20 lat. O Panu Stworzycielu bez wspominania, zainteresowania brak. Interesuje ich tylko ziemskie bycie. Pensja wysoka i własny kąt. Telewizja, rozrywka, wszystko co ziemskie. Wysyłania uczuć w słowach bez znania. Jak coś powiedzą, to tylko powtórzą. A od siebie ducha nie. Starzeją się ludzie na ziemi i o tym dobrze wiedzą. Operacje plastyczne, zabiegi kosmetyczne to ziemska próba ratowania ciała. Cała polityka jest taka sama jak prawo ziemskie. Tak pokręcone. Ciągle nowe ustawy, którym jak poprzednim oliwy prawdy brakuje. O trzech Pana Stworzyciela prawach zawartych w krzyżu prawdy i siedmiu praw Pana już bez informacji dla ludzi. Tak wygląda koniec ludzkiej cywilizacji, która dla rozumowców szczyty osiąga, wpędzając się w labirynt rozumowych rozwiązań.
Nieliczne jeszcze czyste duchy, zagubione na ziemi, czują, uciekają w naturę. Tam w ciszy przeżywać życie się uczą. Jak długo wytrzymają? W swojej wielkiej radości Pana Stworzyciela wzywają i o pomoc proszą. Siłę codziennie nową otrzymują. Ale czy zdążą prawdziwe poznanie osiągnąć prawdy na ziemi i podążać na poziom duchowo istotny? Jak się nauczą praw Pana Stworzyciela i jak duch dalej podąży, gdy ciało tu na ziemi swoje złoży? Tu na ziemi to dopiero początek. A co dalej? Przecież ziemia od Pana, gdzie jeszcze światło dociera, jest położona najdalej. Kto pyta, jak dotrzeć do duchowo istotnego domu? I kto im da odpowiedź na to pytanie? Kolejne bycie na ziemi zmarnowane i jeszcze większe pogrążenie w ciemności. Nastawiam ucha i tak czekam na ludzki okrzyk. Ja pragnę duchowej miłości. Idźcie dalej ku światłu, jak najbliżej. I codziennie Panu Stworzycielowi serdecznie dziękujcie za miłość i prawdę oraz wolę płynącą od Pana. Bo tylko dlatego tu na ziemi jeszcze jesteście. Choć wśród ludzi smutek i całkowity brak miłości duchowej, to i tak pracujcie duchowo. Jeszcze mocniej przeżywajcie duchowo na ziemi życie swoje i otwórzcie serce na miłość i prawdę oraz wolę Pana Stworzyciela. Tu na ziemi jeszcze dla Was jest. Czy poznacie mnie? Życzcie sobie tego z całego serca. Dziś już na mnie czas. Do widzenia, duchu. Życie nadal trwa i będzie z Tobą, czy bez Ciebie, dalej trwać, zgodnie z wolą Pana Stworzyciela. Do widzenia i usłyszenia. Bądź szczęśliwy, że część prawdy znasz.